fantastycznym roku 2014. Rok 2014 stanowił dla mnie taki przełom, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, ze względu na to, że ja przez długi czas bardzo poszukiwałam jakichś rozwiązań do tego, żeby po prostu doprowadzić moje włosy samodzielnie, głównie o to chodzi, że samodzielnie do ładu, żeby po prostu móc nad nimi zapanować, móc jakoś je ogarniać na co dzień i żeby po prostu sprawiało mi to przyjemność, nie było dla mnie udręką i żebym przede wszystkim widziała takie efekty, jakie sobie wyobraziłam, że chcę na tych włosach mieć. Nie będę teraz się nad tym rozwodzić, bo na ten temat zrobię osobny film, tak jak mnie prosiłyście, ale pokrótce pokażę Wam też rzeczy, które właśnie pomogły mi w tym, żeby te włosy doprowadzić do ładu i składu i też później po doprowadzeniu, czyli do porządku, móc je pielęgnować. Pierwsza rzecz. Pierwszą rzeczą jest szampon do włosów. Jest to szampon z Joanny, szampon rewitalizujący, który ma na celu nie dopuścić do tego, żeby blondy żółkły lub też, żeby chłodniejsze odcienie blondów nie wpadały w rudość. I powiem Wam szczerze, że ten szampon z Joanny, kosztujący 20 zł, nie posiada w sobie żadnych innych specjalnych rzeczy tak naprawdę, niż po prostu barwnik, właśnie dlatego jest taki fioletowawy, niebieski czy coś ten deseń, bo po prostu ma na celu eliminowanie do poziomu koloru popielatego naszych włosów. I to jest wszystko, co on robi, ale on to robi doskonale. Mi dzięki temu udało się doprowadzić włosy do chłodnego odcieniu ciemnego blondu, jeżeli chodzi o górę, oraz do utrzymywania cały czas jasnego, popielatego blondu na końcach. Mogę Wam serdecznie polecić ten szampon, jeżeli właśnie poszukujecie czegoś, co będzie nie tyle Wam pielęgnowało skórę głowy lub ją myło, bo absolutnie nie jest to tego typu szampon, ale jeżeli poszukujecie szamponu, który Wam pozwoli w pielęgnowaniu blondów i w utrzymywaniu włosów w odcieniu popielatym bez domieszek żółci i rudości, to właśnie z czystym sumieniem mogę Wam polecić ten właśnie szampon. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o ten szampon. Ma on pompeczkę, co oczywiście w znacznym stopniu również układa. Co w znacznym stopniu ułatwia jego aplikację. I jak możecie zauważyć, może teraz już nie aż tak bardzo, bo obracałam buteleczką. Ale jak możecie zauważyć, to szamponu tego zostało mi jeszcze tyle, jak go mam od stycznia zeszłego roku. Więc uważam, że wydatek 20 zł za pół litra szamponu, który naprawdę jest wydajny i który osiągamy ten efekt, który chciałyśmy i jest to efekt zamierzony, to myślę, że warto takie pieniądze ulokować właśnie w takim produkcie. Produkt numer 2 to maska do włosów. Jest to maska z... Tak naprawdę ja nie wiem, co to jest w ogóle za firma, szczerze Wam powiem. Maska się nazywa Crema al Latte. Ja nie potrafię tutaj znaleźć kompletnie, jaka to jest firma. Nie wiem, czy to jest firma Cerec Al, czy co. Ale w każdym bądź razie maska ta jest maską mleczną, milk cream, i ma w sobie mleczne proteiny. Powiem Wam, że pachnie bardzo ładnie, ogólnie takim właśnie jakimś, nie wiem, puddingiem czy czymś w tym rodzaju, pod budyń bym to bardziej podciągła. Pachnie bardzo ładnie, ma 1000 ml, czyli zawiera w sobie litr. Kosztuje około 20 zł, maksymalnie 20, bo można ją też znaleźć taniej na internecie. I dzięki temu, że właśnie również ma taką dość gęstą konsystencję i naprawdę niewiele jej trzeba, to też starcza na bardzo długo i też bardzo fajnie te włosy nam pielęgnuje. Co to znaczy, że nam fajnie je pielęgnuje? To oznacza, że wygładza nam strukturę włosa, że ułatwia nam rozczesywanie, że sprawia nam dużą ulgę w tym, żeby później je wymodelować, nie obciąża tych włosów, a fajnie je odżywia. Więc to oznacza, że produkt nam pielęgnuje włosy. Ja mogę serdecznie tą maskę polecić wszystkim osobom, niezależnie od tego, czy mają problemy z włosami, czy też po prostu poszukują produktu, który będzie właśnie fajnie pielęgnował i odżywiał ich włosy po prostu na co dzień. Ten produkt się do tego idealnie nadaje. Właśnie ze względu na to, że jeżeli mamy szczególne potrzeby, to możemy go używać jako maski do włosów i trzymać go nieco dłużej na włosach i dzięki temu doprowadzić nasze włosy po prostu do ładu, tak jak ja. Albo możemy stosować go jako odżywkę, więc nakładamy go troszeczkę mniej, nakładamy go na przykład tylko na końce i swobodnie, bez kłopotu, po chwili możemy to zmyć, spłukać i tak będziemy widzieć zadowalające efekty.
Więc serdecznie polecam. Produkty, które towarzyszyły mi również w ostatnim roku w pielęgnacji moich włosów, to szczotka termiczna, którą jak widzicie na niej jest mnóstwo włosów, bo ja dzisiaj rano nie zdążyłam ściągnąć z tej szczotki. Ale co tam, pogłaszczemy, zniknie. Jest to szczotka nanotermiczna i polecił mi ją rok temu właśnie w fryzjer. I on właśnie polecił mi wiele różnych produktów. Polecił m.in. tą szczotkę i ta szczotka jest szczotką do modelowania włosów. Powiem Wam, dziewczyny, po prostu żadne lokówki, żadne suszarko lokówki, nic z tych rzeczy, to odstawiamy wszystko na bok, wydajemy 50 zł, kupujemy taką szczotkę i tą szczotką po prostu naciągamy włosy na ciepło. I dzięki temu, że ta szczotka się nagrzewa, to te włosy fajnie się na tej szczotce odkształcają w taki sposób, jaki jest sposobem pożądanym, jaki chcemy nadać tym właśnie włosom. Więc jeżeli macie taki problem, a dotychczas nie znalazłyście produktu, który zadowoliłby to, żebyście mogły, zadowoliłby to, który spowodowałby efekt, który cały czas chcecie osiągnąć, a jeszcze nie znalazłyście właśnie sposobu na to, to serdecznie mogę polecić Wam właśnie tą szczotkę. Kolejna szczotka, która jest szczotką typowo do rozczesywania włosów, jest osławiona na YouTubie. Jest to szczotka Tangle Teaser. I ja mam ją w kolorze różowym, ponieważ po prostu była przesłodka i taka mi się podobała. Bez problemu rozczesuje moje włosy. I tak naprawdę to jest wszystko, co ona robi, bo ja tylko tego od niej oczekuję. Oczekuję, żeby rozczesywała moje włosy bez tego, żeby mnie to po prostu nie bolało, wiecie, nie musiałabym się z tym szarpać i tak dalej. Więc bez jakichś zbędnych specjalistycznych kosmetyków, które ułatwią mi rozczesywanie, z wyjątkiem tej maski, o której wspomniałam, to ta szczotka super rozczesuje moje włosy i jej koszt to również około 20-30 zł, może teraz nawet troszeczkę mniej, bo teraz już dłużej jest na rynku właśnie produktów do włosów, więc też również Wam polecam ją serdecznie, jeżeli jeszcze nie miałyście z nią do czynienia. Ostatni produkt do włosów, bo wiem, że już przeciągam strunę, a nie jest to film o włosach, to jest lakier do włosów. I ten lakier do włosów zakupiłam tuż po tym, jak chyba Karolina Stylizacja chyba wspominała o nim. Jest to szampon z Schwarzkopf Got To Be. Jest on o pięknym malinowym zapachu. Plątają mi się tu moje włosy ze szczotek. Jest o pięknym malinowym zapachu, słuchajcie, i to jest fajne, dlatego że ja dotychczas miałam straszny kłopot z tym, żeby nie drażniły mnie zapachy lakierów. Oraz, żeby nie sklejały włosów. I właśnie ten lakier fajnie utrwala włosy, nie sklejając ich, zostawia na nich fajny zapach i jest wydajny. Nie trzeba go naprawdę, jak to się w cudzysłowie mówi, nawalić dużo na głowę, żeby w jakiś sposób osiągnąć ten efekt. Naprawdę wystarczy niewiele, jest super efekt. Taki jak chcemy, a ten lakier jest lakierem Big Volume Push Up, więc on ma na celu nam troszeczkę unosić od nasady, odbijać te włosy i utrzymywać ten stan przez parę godzin. I faktycznie on jest w stanie to uczynić. Zawiera on 300 ml i jeżeli upolujecie go na promocjach, na przykład w Superfarm, to jesteście w stanie go kupić nawet za 13 zł z groszami. A jeżeli kupujecie go w stałej cenie, to jego kosztem jest około 20 również złotych. Ja nie wiem, co ja mam z tymi 20. Kolejną rzeczą zaraz po włosach są brwi. I powiem Wam, że produktem do brwi, który już był wspominany przeze mnie wielokrotnie i który cały czas namiętnie używam, jest to produkt cień do powiek. Ja go stosuję jako właśnie cień do brwi i jest to produkt z Maybelline Color Tattoo w kolorze Permanent Taupe. I powiem Wam, że ta pomada w zasadzie, bo tak bym to nazwała, już osiąga swoje denko, dlatego zbieram produkty teraz właśnie, żeby zrobić projekt denko. I powiem Wam, że ten produkt, jeżeli upolujecie na promocjach, jego koszt to około na promocji około 13-15 zł. W całej cenie jest to około 20-25 maksymalnie, bo też nie pamiętam dokładnie. On idealnie podkreśla moje brwi, dzięki temu, że ma taką formułę właśnie takiej pomady, to bardzo fajnie i trwale również pozostaje na skórze i na brwiach, więc jesteśmy w stanie wyrysować tym produktem zarówno brwi delikatnie, jak i dość spektakularnie, mocno, na przykład w makijażu wieczorowym. Więc jeżeli poszukujecie takiego produktu do brwi, to dalej i serdecznie polecam Color Tattoo Permanent Taupe. Wspomnę na szybciutko o korektorze, który super mi się sprawdzał przez ostatni rok. Był to korektor z Collection Lasting Perfection, wiecie o tym doskonale, ponieważ ja o tym cały czas trąbię. Korektor ten spełniał podstawowe funkcje, których ja oczekuję od korektora. Mianowicie,
rozświetlał cienie pod moimi oczami. Po drugie, fajnie i trwale zastygał, fajnie to znaczy nie tworząc skorupy i nie wysuszając tej skóry. I po trzecie, w żaden sposób się nie ważył w ciągu dnia, nie pozostawiał żadnych plam, ani w żaden sposób nie czułam obciążenia, ani podrażnienia później tych okolic skóry pod oczami, więc tak naprawdę był dla mnie idealny. I produktem, o którym Wam nie wspominałam w żadnych ulubieńcach, ale którego tak naprawdę jestem już zwolenniczką przez dłuższy czas, ale jakoś nie było okazji o tym powiedzieć, są to podkłady z Ingrid. I powiem Wam, że cena tych produktów, aha, jeszcze nie wspomniałam, cena korektora Collection Astig Perfection, on nie jest dostępny w polskich drogeriach, ale jest dostępny na eBayu albo na Allegro i jego koszt to około 25 zł, po raz kolejny 20. I teraz płynnie przechodząc już do tego podkładu. On ma chyba cztery kolory w swojej gamie kolorystycznej i takim fajnym jego plusem jest to, że on jest dość gęsty, ale nie jest ciężki. Jest kryjący, ale nie daje efektu tapety ani maski. Fajnie koryguje różne przebarwienia, zaczerwienienia, ponieważ ma żółte wykończenie, więc również odpowiada idealnie cerze, która ma problemy właśnie z zaczerwienieniami. Więc jeżeli poszukujecie podkładu, który jest tani, a który spełnia te wszystkie funkcje, o których przed chwileczką wspomniałam, oraz jego cena nie przekracza 10 zł, to serdecznie polecam Wam właśnie podkłady Ingrid. One są dostępne w drogeriach Natura. I jak jesteśmy przy twarzy, to na szybciutko jeszcze wspomnę o produktach do modelowania i konturowania twarzy. Super produktem, który fajnie utrwalał makijaż, był puder transparentny z firmy My Secret. Ponieważ uważam, że jak za taką cenę 15 zł ten produkt naprawdę fajnie utrwala, szczególnie właśnie korektor pod oczami, nie obciążając tej skóry, nie robiąc efektu maski, nie ścierając się przy tym szczególnie. Nie jest jakoś może super wydajny, dlatego że nie starcza naprawdę na długo, ma 12 gram, ale jak za taką cenę, to myślę, że spokojnie możemy go później dokupić, nawet jeżeli się skończy. I produkty do modelowania twarzy. Jest to rozświetlacz z firmy Makeup Revolution Vivid Baker Highlighter w kolorze Peach Lights i ja się będę niezmiernie zachwycała tymi produktami z firmy Makeup Revolution, dlatego że one po prostu są super i co tu dużo mówić. Ten rozświetlacz ma takie delikatnie połyskujące wykończenie. Nie ma drobinek i absolutnie żadnych drobinek na twarzy nie zostawia, ale zostawia taką fajną taflę i jest po prostu produktem trwałym. Jego cena to 10 zł, tym razem nie 20, ale mogę go śmiało polecić. I produktem, który służy do konturowania twarzy, jest produkt, który również jest z firmy Makeup Revolution i jest to rewolucyjny dla mnie produkt. I jest to już bronzer, który aktualnie jest skończony i po prostu tutaj fruwają jego szczątki w opakowaniu, ale ma fajne matowe wykończenie. Jest takim ciepło-chłodnym kolorem, ale nie wpada w kolor cegłówki, więc to jest na duży plus. Zostawia taką fajną mgiełkę koloru, nie musimy się obawiać, że nam zrobi plamy. Również jego cena tego bronzera to 10 zł na stronie Minty Shop albo na stronie Kokolity. Spokojnie na internecie możecie te produkty znaleźć. Nie są dostępne w sklepach stacjonarnych, niestety ja ich jeszcze nigdzie nie widziałam. Ale myślę, że ceny, które wypuściło Makeup Revolution wraz ze swoimi produktami, to po prostu jest coś, co zasługuje na absolutną pochwałę, dlatego że są to produkty bardzo dobre jakościowo i mają ceny po prostu przystępne dla zwykłego śmiertelnika, co przemawia na ogromny plus. I teraz przejdziemy sobie do makijażu oczu, do kolorówki. Takie szczególne produkty to cienie, jeżeli chodzi o mnie. I o produktach tych wspominałam już oczywiście wielokrotnie. Są to cienie z L'Oreal, L'Oreal Infallible. Jeden z nich to jest cień Gold Imperial, który jest cieniem takim złotym. Ma piękne, mieniące się drobinki, jest czymś w rodzaju pigmentu, ale tak nie do końca. I naprawdę przecudownie się prezentuje w każdym rodzaju makijażu, nawet w makijażu dziennym, jeżeli chcemy go sobie rozświetlić. I drugi kolor, który posiadam, bo jeszcze nie nabyłam innych, ale też się do tego przymierzam, to kolor Sherry Mary, który ja po prostu nagminnie i namiętnie używam do podkreślania właśnie tutaj okolic załamania powieki. I pięknie mi to po prostu pasuje do cery. Dlatego, że to są takie ciepłe kolory i one bardzo fajnie ożywiają moją skórę i ja po prostu jestem absolutnie w nich zakochana, one są trwałe, cudownie napigmentowane, fajnie się rozcierają, nie mam im kompletnie nic do zarzucenia. Ich cena na stronie firmy kosmetyki z Ameryki
to cena 10 zł za opakowanie. I kolejny produkt firmy Makeup Revolution, jest to paletka Run Boy Run. Ona ma w sobie 18 różnych kolorów, większość z nich są to cienie o wykończeniu satynowym lub delikatnie drobinkowym, a pozostałych 6 kolorów, które są kolorami neutralnymi, są to kolory matowe. Więc paletka po prostu przeze mnie jest, jak zresztą możecie zauważyć, nagminnie użytkowana właśnie w obszarze kolorów matowych i cieni matowych. Jak widzicie, najbardziej namiętnie zużywanym jest kolor ten, który jest kolorem najjaśniejszym, więc po prostu to świadczy o tym, że one są po prostu super. I powiem Wam szczerze, ta paletka kosztuje 20 zł, bo jakże mogłaby kosztować inaczej? Jest fajnie wykonana, solidne opakowanie, również te kartonowe pudełeczko jest fajne, po prostu mi się podoba, fajny design, więc ja sobie jeszcze je przechowuję. I myślę, że za taką cenę, taka ilość cieni, sam fakt, że jest tych cieni tyle, że można w nich wybierać i że można nimi wykonać każdy makijaż od dziennego po wieczorowy, myślę, że sam fakt tego zasługuje na szczególne uznanie. Czegoś im jeszcze brakuje, ale jak za taką cenę uważam, że mogą być i są całkiem spoko. No i teraz usta. Usta to pewnie Was nie zaskoczą, ani nie zdziwią, ani w żaden sposób nie zrobicie wow, bo każdy o tym gada, każdy to po prostu rozsławia, bo również są to produkty mega tanie, a są naprawdę mega, mega wydajne. I właśnie o czym mówię? O produktach z Golden Rose. Wzięłam ze sobą 3 produkty, jeszcze mam z Golden Rose, właśnie z serii Matte Velvet, jedną pomadkę, która pasuje właśnie do tej czerwonej konturówki. I powiem Wam, czat po prostu nieziemski, dlatego że one się utrzymują na ustach tyle, że po prostu szok. Kosztują 6 zł. Naprawdę, to jest po prostu cena, ja totalnie nie potrafię tego pojąć, ale cena totalnie nie idzie w parze z jakością, ponieważ jakość jest cudowna, cena jest bardzo niska, ale oczywiście dla nas ludzi super, którzy muszą ponieść koszta tego zakupu. Ja jestem z niej bardzo zadowolona, aktualnie mam na ustach tą konturówkę jaśniejszą. Wystarcza naprawdę nałożenie samej konturówki i delikatne wklepanie jakiegoś produktu, który delikatnie też nabliży nam te usta, ja tak lubię. I po prostu możemy spokojnie śmigać z nią i bez obaw, że gdzieś nam się coś rozmarzy, wyjedzie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu pełne zaufanie do produktu firmy Golden Rose. I pomadki, właśnie tak jak już wspomniałam, pomadki z serii Velvet Matte. Ja mam dwie te pomadki, jedna jest w kolorze 07, a druga jest w kolorze czerwonym, który zapomniałam jaki ma numer i też nie wzięłam jej. Ta idealnie się nadaje na dzień, ma takie delikatne różowe wykończenie. Jej cena to jest 11 zł, więc również jak za fajny mat, który nie wysusza nam ust, co jest istotne, oraz za trwałość do granicy 3 godzin bez jedzenia i picia i jakiegoś namiętnego oblizywania się, to spokojnie daje radę. Więc jeżeli gdzieś wychodzicie na jakieś spotkanie i chcecie mieć coś trwałego na ustach, to naprawdę ta pomadka spokojnie da radę wytrzymać taki czas. I serdecznie ją polecam. Króciutko wspomnę o produktach pod tytułem pędzle, bo to jest bardzo ważna rzecz. Odkrycia zeszłego roku moje to jest firma Real Techniques i Setting Brush, który jest pędzlem wielofunkcyjnym, może nam służyć zarówno do nakładania cieni, zarówno do ich delikatnego rozcierania, do, słuchajcie, odcinania tutaj sobie jasnym cieniem miejsca pod łukiem brwiowym, ponieważ ma fajny szpicelek, jest pędzelkiem syntetycznym, więc też się nadaje idealnie do tego, żeby sobie wklepać korektor pod oczy. Po prostu pędzelek wielofunkcyjny, jego koszt to około 30 zł. Pędzelek ten dostępny jest w drogeriach Rossmann aktualnie i kolejnym pędzelkiem, który wywarł na mnie ogromne wrażenie i jestem po prostu jego totalną fanką, jest pędzelek z Zoewy, pędzelek 322 do brwi. Dlaczego ja go pokochałam? Dlatego, że jest pędzelkiem idealnym dla mnie po prostu. Jest pędzelkiem syntetycznym, który jest delikatnie ścięty, ma króciutkie te włoski. Jest bardzo sztywny tutaj, w tym miejscu, dlatego po prostu idealnie jesteśmy w stanie nim wyrysować brwi. No, zarówno delikatnie, jak i dość spektakularnie. Możemy też sobie oczywiście dozować dzięki temu cieniutkiemu tutaj wyrzeźbieniu różną ilość produktu, więc to jest też fajne. Ja za ten pędzelek zapłaciłam około 35 zł i jest on dostępny na przykład w Minty Shopie albo w sklepach Kokolita, sklepach internetowych.
Więc tutaj nad jakością wykonania pędzelków za Ewa nie będę się rozwodziła, bo myślę, że cały YouTube o tym trąbi, więc ja nie muszę teraz akurat w tym podsumowaniu o tym mówić. Natomiast po prostu mogę śmiało powiedzieć, że jest czymś, co posłuży mi na pewno na długie, długie lata i ja niezmiernie się tym będę zachwycać. Ostatnim pędzelkiem, który był dla mnie takim pędzelkiem wow w roku 2014, był to pędzelek z Hakuro, pędzelek H21 do bronzera, rozświetlacza oraz różu. Powiem tylko króciutko o tym, dlaczego on wywarł na mnie takie wrażenie wow. Właśnie dlatego, że jest solidnie wykonany, dlatego że jestem w stanie nim wykonać trzy różne czynności w makijażu, czyli jest dla mnie wielofunkcyjne i po prostu no, uwielbiam go. Te pędzelki te możemy również zakupić sobie w sklepach internetowych i ja za ten pędzelek nie pamiętam dokładnie ile zapłaciłam, nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale tak jak zawsze postaram się Wam podlinkować pod filmikiem w opisie. Pewnie przejdziemy do pielęgnacji. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to ja tutaj Wam już mówiłam o tym, ale powiem po raz ostatni, że takim produktem do pielęgnacji twarzy była Mixa. Jest to zdecydowanie mój taki faworyt do roku 2014. Produkt ten ma 50 ml, jego cena to 25 zł w drogeriach Superfarm. Jest on z pompeczką, więc jest bardzo ekonomiczny, jeżeli chodzi o jego zużywanie, dlatego że sobie robimy jedną pompeczkę, jesteśmy w stanie nasmarować całą twarz. Fajnie nawilża, fajnie działa przeciwzmarszczkowo i ujędrniająco na cerę, ale jednocześnie za bardzo jej aż tak nie naciąga, że my mamy takie wrażenie, jakbyśmy mieli ją jakoś sztucznie naciągniętą, bo są też takie kremy. I dla mnie jest po prostu super i to jest wszystko, co mam o nim do powiedzenia. Jeżeli chcecie to odczuć na własnej skórze, to po prostu musicie lecieć i sobie go kupić. I ostatni produkt, który już zakończy moje podsumowanie do roku 2014, będzie to balsam do ciała z Bielendy. Doskonale o tym wiecie, bo ja o nim mówiłam w ulubieńcach sierpnia chyba. Też Wam podlinkuję ten filmik na dole w opisie. I ten produkt na pewno nie jest produktem całorocznym, więc nie wywiera na mnie wrażenia co miesiąc regularnie w każdy dzień, ale jest produktem innowacyjnym, dlatego że ja pierwszy raz się spotkałam z takim produktem, który nie jest samoopalaczem, a który ma kolor. Działa jak podkład, jak korektor na nasze ciało, niweluje niedoskonałości, fajnie właśnie tuszuje takie jakieś zaczerwienienia, pajączki, wiecie o co chodzi. I też daje taki blask, bo ma takie drobniusieńkie drobineczki, ale nie jest to brokat i dzięki temu tak fajnie one odbijają światło, więc na taką delikatnie opaloną skórę ten produkt i to odbicie światła, no po prostu pięknie to wygląda i jeszcze w dodatku super pachnie. Czego chcieć więcej? Lecimy do drogerii Natura, płacimy 20 zł albo nawet i mniej i również taki produkt jest nasz. Kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że przebrnęliście razem ze mną przez te wszystkie moje produkty, które mi się upodobały w zeszłym roku. Chciałabym przy okazji tego filmu również podziękować Wam, moim drogim widzom, ponieważ Wy tworzyliście tak naprawdę razem ze mną ten rok 2014. Był on dla mnie przełomowy, ponieważ w końcu zdecydowałam się na to, żeby zacząć nagrywać filmy na YouTube, pomimo tego, że się do tego tak długo zabierałam. Ale tak naprawdę, słuchajcie, nigdy nie jest odpowiedni czas na to, żeby coś zacząć. Po prostu musimy odsunąć wszystkie negatywne argumenty i po prostu zacząć działać. I właśnie działanie jest tym, co najlepiej możemy zrobić w sytuacji, kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości. Dlatego właśnie cieszę się, że YouTube i przygoda z YouTube'em właśnie była czymś takim wspaniałym dla mnie w zeszłym roku i że dzięki temu mogę czerpać tyle radości właśnie z tego, że mam interakcję z Wami, że Wy odpowiadacie na komentarze, że Wy piszecie do mnie wiadomości prywatne, piszecie maile i po prostu no, jesteście najlepszymi widzami na świecie. Ja tak bardzo się cieszę, że właśnie tak to fajnie wszystko poszło i fajnie się wszystko rozwija. Ja też się rozwijam dzięki temu, bo jak widzicie, ja cały czas pracuję nad tym, żeby było coraz lepsze światło, żeby był coraz lepszy kadr, żeby było coraz lepiej widać, słychać i żeby było coraz fajniej po prostu. Więc cieszę się bardzo, że Wy to też doceniacie, zauważacie. Dziękuję Wam bardzo za ten mile spędzony rok 2014 razem. Mam nadzieję, że rok 2015 przyniesie dużo rozwoju, dużo radości i również dużo takiego samozadowolenia. I również Wam, moi drodzy widzowie, wiele pożytku właśnie z tego, że nagrywam te filmy. Także dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jest to pierwszy film, który właśnie oglądacie na moim kanale. Zapraszam do polubienia mojego fanpage'a oraz do śledzenia wpisów na moim blogu. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Ślewam buziaczka. Pa!